Zanim zaczniemy odcinek, to króciutka informacja. 14 czerwca startuje nasz kurs filmowy, kurs Projekt Film, który współtworzymy z czwórką profesjonalnych filmowców. I z okazji startu tego kursu zapraszamy Was na darmowy webinar pod tytułem 10 porad, jak robić lepsze filmy. Żeby wziąć udział w tym webinarze, który odbędzie się właśnie 14 czerwca, wystarczy wejść na stronę projektfilm.pl i tam zostawić swojego maila i tym samym zapisać się na nasz newsletter. I serdecznie polecam, zapraszam, bo na tym webinarze będzie masa przydatnej wiedzy, masa mięsa, które przyda się nie tylko osobom, które już tworzą filmy, ale też tym, które dopiero zaczynają swoją przygodę z filmowaniem. Do zobaczenia, a teraz wracamy na Maderę. Cześć. Nazywamy się Busem przez Świat i od 10 lat podróżujemy po świecie naszym kolorowym busem. Pandemia pokrzyżowała nasze podróżnicze plany, więc w lutym razem z naszą 5-miesięczną Gają przeprowadziliśmy się na Maderę. Planowaliśmy tu zostać co najmniej pół roku, ale okazało się, że chyba będziemy musieli wrócić do Polski na obowiązkowe szczepienie Gai. No, to bebe zaszczepiony. Udało się i mało się udało zrobić szczepionkę i nie musimy wracać do Polski. To bebe jakoś dużo nie płakał i już zadowolony. Tak, i co ciekawe, nawet nie zapłaciliśmy za tą szczepionkę, a w Polsce normalnie płaciliśmy 180 zł. Ale jak to dokładnie wszystko wyglądało, to zaraz Wam powiem. Parę słów o tym, jak wyglądało to szczepienie, na czym to polegało i czy faktycznie jest to takim dużym problemem, bo wiemy, że niektórzy rezygnują z podróży z małym dzieckiem w tak młodym wieku, w sensie z takim kilkumiesięcznym, bo w tym czasie dziecko powinno mieć dużo szczepionek. I to faktycznie trochę może wydawać się problemowe, bo jak spojrzycie na w książeczce zdrowia listę tych obowiązkowych szczepień, no to macie tak dla noworodka w drugim miesiącu, w trzecim, czwartym, w piątym, szóstym, w siódmym i potem dopiero w 13, 14, czyli tak naprawdę do 7 miesiąca non-stop są jakieś szczepionki. My zrobiliśmy tak, że wyjechaliśmy tutaj po tej serii szczepionek w trzecim, czwartym miesiącu i początkowo, szczerze mówiąc, myśleliśmy, że wrócimy na te kolejne szczepionki, ale nam się przedłużyło i trzeci miesiąc tu jesteśmy i na początku nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli tutaj te szczepionki załatwić, czy trzeba będzie wracać do Polski, a pewnie z Polski już byśmy potem tutaj nie wrócili, no bo szkoda tyle pieniędzy na loty. Ale mieszkająca tutaj Polka, nasza znajoma Marta, mama dentystka, podpowiedziała nam, żeby po prostu pójść do najbliższego centrum zdrowia, do takiej jakby przychodni i tam się spróbować zaszczepić. O szczepieniach Wam jeszcze dzisiaj dopowiem wszystko, ale najpierw jedziemy do centrum Funchal. Funchal jest sklep w całości poświęcony kaczuszkom do pływania. Trafiliśmy do sklepu z kaczkami do pływania, bo chcieliśmy kupić Gai małą kaczuszkę do wanny i szukając trafiliśmy, to jest sklep, w którym są tylko kaczuszki do wanny, ale są wszystkie możliwości, łącznie z Batmanem, Donaldem Trumpem i nie wiemy co wybrać. I nie ma tam normalnych kaczuszek, są tylko właśnie różne. Są normalne. Są też normalne? Bardzo dużo normalnych. To czemu nie kupiliśmy normalnych? Patrzyliśmy tylko na nienormalne. No dobra, to w każdym razie mamy dwie. Jedna to jest kangu kaczka, pół kangur, pół kaczka. Który się właśnie znalazł. A te odgłosy, które słyszycie, to gumowa podłoga na parkingu, która zagłusza wszystko. Także Gaja będzie miała przerąbane, jak pójdzie do przedszkola czy do szkoły i tam dowie się, że kaczki nie są pół kaczkami, pół kangurami, ani nie mają prezydenckiej żółtej grzywki, tylko są po prostu kaczkami. A w ogóle parking, na którym parkujemy w centrum bardzo często, to parking w Muzeum Cristiano Ronaldo, CR7. I przez to, że Cristiano Ronaldo pochodzi z Madery, to Maderczycy są bardzo dumni. Jest muzeum, lotnisko jest w ogóle imienia Cristiano Ronaldo i jest nawet w porcie pomnik.
Tak jak widzicie, na szczęście ludzie łapią go albo za ręce, albo gdzie indziej. Santa Catarina to nasz ulubiony park w Funchal, w sumie na całej Maderze. Bardzo ładnie położony, z przepięknym widokiem tutaj na ocean, na całe miasto. Dużo fajnych miejsc, żeby sobie poleżeć, pospacerować, pobiegać. Jak lubicie odpoczywać w takich miejscach, to polecamy. I fajnie w ogóle mieszkać w tej okolicy. A jeszcze kończąc temat szczepionek, to co nam wystarczyło, żeby zaszczepić tutaj geje, to karta EKUS, czyli ta karta ubezpieczenia europejskiego, którą można sobie za darmo wyrobić. Teraz nawet można przez internet ją zamówić i przychodzi w kilka dni do domu pocztą. I ta karta pozwala na to, żebyśmy w całej Unii Europejskiej, czyli także w Portugalii, korzystali ze szpitali, z przychodni, czy tak jak na przykład my właśnie zaszczepili dziecko. No to przeszkód. Chcesz kaczkę, to musi przejść. No, zdobądź kaczkę. Chodź tutaj do niej. Dawaj. Dasz radę. Dasz radę. No dobrze, to tyle w temacie szczepień na Maderze. Problem mamy z głowy, nie musimy wracać do Polski, możemy tu zostać. Pora dalej zwiedzać wyspę. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. Jesteśmy w Fanalu, czyli w prastarym lesie w Wawrzynowym, który słynie z takich właśnie starych, powyginanych drzew, które są położone na przepięknej, równiutkiej trawce, która jest strzyżona przez krowy. Gdzieś tutaj u góry, o, tam jeszcze się wypasają. I przez to, że jesteśmy bardzo wysoko, bo tu jest ponad 1000 metrów nad poziom morza, to jest tu dużo chłodniej. Nawet jak Funchal jest 25 stopni, to tutaj będzie 15, maksymalnie 20, w zależności od tego, czy jest słońce. A słońca właśnie nie ma tu za dużo, bo bardzo często tworzą się mgły, a właściwie chmury schodzą po prostu niżej i zasłaniają cały ten las. I najwięcej zdjęć, które możecie gdzieś znaleźć od różnych fotografów z Fanalu, to właśnie cały las we mgłach. I te mgły występują tutaj nie tylko rano, ale właściwie o każdej porze. My akurat trafiliśmy na bardzo słoneczną pogodę, ale dosłownie w tym momencie zza wzgórza wychodzą mgły, powoli zbliżają się tutaj do lasu, więc pewnie zaraz wszystko będzie zamglone, a jest godzina 16. Portugalscy odkrywcy Madery nazwali wyspę Ilha Madeira, czyli Wyspa Drewna. A wszystko zaczęło się od Lasu Wawrzynowego miliony lat temu. Las Wawrzynowy, czyli inaczej Las Laurowy na Maderze, to resztki prastarego lasu właśnie sprzed milionów lat. Kiedyś tym lasem porastała ogromna część Europy, jednak zlodowacenia zmiotły z powierzchni ziemi większość z nich. Największa połać Lasu Wawrzynowego znajduje się jednak na Maderze i zajmuje powierzchnię 15 tysięcy hektarów. Maderski Las Wawrzynowy, nazywany Lauri Silva, został w 1999 roku wpisany na listę UNESCO. Chociaż niewiele brakło, żeby z tego lasu nie zostało nic. Pierwsi osadnicy wycinali wszystko, co popadnie, żeby budować tu swoje domy, a potem te domy ogrzewać. Dlatego przetrwały tylko najstarsze, mocno powyginane drzewa, które nie nadawały się na deski, i te, które rosły w najtrudniej dostępnych częściach wyspy. Przyjechaliśmy do miasteczka położonego wysoko w górach, które się nazywa Santo Antonio de Serra i które słynie z niedzielnego targowiska, na którym jest pełno ludzi teraz, więc może później albo następnym razem się wbijemy tam na to targowisko. Ale obok jest też piękny park i na wejściu do parku sprzedają dużo różnych smacznych rzeczy, między innymi te ich tradycyjne chlebki i takie jakby bagietki z masłem czosnkowym i w środku właśnie nie jesteśmy pewni, ale na pewno jest chili. I Ola twierdzi, że to wędzona ryba, ja twierdzę, że nie mam pojęcia co to, ale bardzo smaczne za 2 euro. Nie, to chyba nie, jednak nie wędzona ryba. Jednak nie ryba? Okej. Okay. Chyba jakaś pasta taka warzywna z chili, coś takiego, bo bardzo ostre. No i kosztuje 2 euro, więc dają w takim
dają spakowane w papier idealnie w łapkę. Na wejściu do parku na spacer warto sobie kupić i spróbować. Od samego początku, jak tutaj jesteśmy na Maderze, Ola ciągle mówiła, że pachnie jej tu Australią i długo nie wiedzieliśmy skąd to, a okazało się, że tutaj jest bardzo dużo eukaliptusów, tak jak w Australii, ale nie występują te naturalnie, tylko zostały sztucznie sprowadzone i ponoć stały się trochę takimi szkodnikami, trochę chwastem, bo wyparły lokalne rośliny. Poza tym eukaliptusy są bardzo łatwopalne i powodują dużo pożarów na Maderze, więc ładnie pachną, nam się dobrze kojarzą, ale mieszkańcy Madery niezbyt pozytywnie się o nich wypowiadają. Nie ma co się dziwić, że tu tak dużo pożarów, bo te eukaliptusy zamiast zrzucać liście, one zrzucają korę. I ta kora jest mega łatwopalna. W Australii, jak tam byliśmy, to zbieraliśmy korę, żeby właśnie rozpalać ogniska. Także często wystarczy jakaś mała iskra i tu cała ściółka, wszystko płonie. Dzisiaj wybraliśmy się do Doliny Zakonnic, a właściwie na razie na punkt widokowy Eira de Cerrado na wysokości 1094 metrów nad Doliną Zakonnic. I najpierw idziemy na punkt widokowy, a potem zjedziemy na dół. Dolina Zakonnic, która znajduje się na dole, została tak nazwana z powodu zakonnic, które uciekły i schroniły się tutaj w XVI wieku, kiedy Funchal zostało zaatakowane przez piratów. Także to nie dlatego, że dzisiaj mieszkają tu zakonnice, tylko kiedyś była taka historia. Ponoć samo miasteczko na dole nie jest aż tak imponujące jak tutaj te punkty widokowe u góry, ale na dół da się albo zjechać takim nowym tunelem, albo można zejść. Jest tutaj szlak, który ponoć zajmuje około pół godziny. W dół pewnie łatwiej, do góry można wrócić autobusem. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. I jak kasztany? Mega dobre. Lekko słodkie, lekko słone, bo posypane solą. Super, trzeba zjeść tutaj, jak będziecie. Makes it overfile. Got this place on. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line. And the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Ruszamy na kolejny szlak, na kolejną lewadę, która się nazywa 25 Fontes. I ponoć bardzo ładne widoki. W połowie drogi ma być jakieś schronisko, w którym można coś zjeść, także mamy nadzieję, że zdążymy, bo wybraliśmy się trochę późno. Zamknij drzwi. Ale już tu na parkingu widoczki ładne. Tak jak lubimy, od samego początku ładnie. No znowu piękna trasa z widokami. I dało się wózkiem chyba. Wszystko na to wskazuje, no, ale zobaczymy, jak dojdziemy. Kurde, ja bym się wróciła po wózek. No tam na samą górę jesteśmy już w połowie.
dotarliśmy, okazało się, że faktycznie 98% trasy dało się wózkiem, chociaż bardzo stromo, no ale daliśmy radę. I jakie ładne stoliki. Ciekawe, czy jedzonko otwarte. Zobaczymy. Jest jedzenie, są i ptaki. O, bliżej niż się spodziewałem. No nie mogę cię dokarmiać, nie wolno was dokarmiać. No, to była wizyta błyskawiczna w schronisku, bo przez godzinę policyjną wszystko się wcześniej zamyka i my też musieliśmy już pędzić, żeby zdążyć, ale jeszcze na chwilę u góry się zatrzymaliśmy z krowami zresztą, które otoczyły samochód. Było przepiękne, mgły wyszły. Muszę jeszcze chociaż na chwilę wypuścić drona, pokazać wam, jak to pięknie wygląda. Jakby mnie krowa atakowała, to mówcie. Drogi go! Ciekawe, czy krowy lubią drony. Jutro opuszczamy Maderę, ale nie wracamy jeszcze do Polski, tylko wsiadamy na statek i płyniemy w tamtą stronę. Ale gdzie płyniemy i po co? O tym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.